Kobieta pochodząca z Teksasu ma w głowie wielkie marzenie. Postanowiła, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by je osiągnąć. Dziś jej waga pokazuje 300 kg, ale dla niej to wciąż za mało. Nikt nie może uwierzyć w jej szalony plan. Kobieta, która pozbawiona jest kompleksów, powinna być najszczęśliwszą na świecie. Chociaż w społeczeństwie panuje przekonanie, że każda kobieta dąży do szczupłej sylwetki, to przykład 27-latki z Teksasu pokazuje, że nie każda pani pragnie nosić ubrania w rozmiarze 0, czasami 300 kg może okazać się niską wagą. Dwudziestosiedmioletnia kobieta waży 300 kg. Uważa, że to za mało. Monica ma 27 lat i pochodzi z Teksasu, gdzie obecnie mieszka ze swoim partnerem Sidem. Para rozumie się bez słów, a Sid jest tak zakochany w Monice, że postanowił pomóc jej zrealizować największe marzenie. Kobieta i jej chłopak ułożyli doskonały plan osiągnięcia tego, co zamierzyła sobie Monica. Trzysta kilogramów, które obecnie wskazuje waga, to nic przy tym, jaki pomysł na siebie ma ta 27-letnia kobieta. Kobieta, której największym marzeniem jest jeszcze przytyć, chce ważyć 450 kg. Dopiero wtedy będę spełniona i szczęśliwa. Wszyscy będą mi usługiwać, a ja będę tylko leżeć. Jest też to nasza fantazja erotyczna, dużo o tym rozmawiamy i świetnie dogadujemy się w tej kwestii. Zmierzamy do tego samego celu. Gdy zjem naprawdę spory obiad, to Sid musi pomagać mi się przekręcać, bo sama nie daje już rady, wyznała 27-letnia kobieta. Marzenia o wielkiej wadze i byciu najgrubszą kobietą na świecie, to nie koniec planów Moniki. Kobieta planuje razem z partnerem mieć dziecko. Już teraz Monika ma problemy z poruszaniem się, niebawem do jej domu ma zostać dostarczone łóżko z wbudowaną toaletą, by już nigdy nie musiała z niego wstawać. W tym przypadku posiadanie potomstwa wydaje się być najgorszym pomysłem z możliwych. Kobieta nie boi się tego, co będzie się działo z jej ciałem, gdy na wadze pojawi się 450 kg. Monika już nie może doczekać się tego momentu. Uznała, że dzieckiem zajmie się niania, a ona będzie mogła leżeć i patrzeć, jak wszyscy jej usługują. Dzisiaj grzeje, 1. Wakacje w więzieniu, tuż obok najgorszych i bezwzględnych kryminalistów. Niewiarygodna oferta turystyczna Alcatraz Wschodu 2. Zatrważające wiadomości z południa Polski. Bardzo mocne uderzenie, zatrzęsły się budynki, mieszkańcy są zdezorientowani, chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, ale kobieta robi w sieci wielką karierę. Internauci przesyłają jej pieniądze na jedzenie, by później nagrywała siebie podczas jedzenia.
Niestety, jest to przykład, kiedy kolejny raz zaburzenia odżywiania są promowane, zamiast być leczone. Facebook/Monica Riley najlepsze newsy dnia, źródło, webnewsy. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.